Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na zapowiedź trzeciej kolejki Ekstraligi, która rozpocznie się w Lublinie. Na Aleje Zygmuntowskie zawitają Wilki Krosno. Spotkanie to odbędzie się 21 kwietnia, oczywiście piątek. Pierwszy bieg o godzinie 18, a transmisja w Eleven Sports 1. Zerknijmy teraz na składy i jeśli chodzi o gospodarzy, no to pod dziewiątką Jarosław Hampel, dziesiątka Dominik Kubera, jedenastka Fredrik Lindgren, dwunastka Jack Holder, trzynastka Bartosz Marzlik, czternastka Kacper Grzelak i piętnastka Mateusz Cierniak. A skład gości prezentuje się tak. Pod jedynką Wacław Milik, dwójka Mateusz Winnicki, trójka Jason Doyle, czwórka Krzysztof Kacprzak, piątka Andrzej Lebiedew, szóstka Krzysztof Sadurski i pod siódemką Denis Zieliński. To spotkanie może nie będzie za bardzo ciekawe, jeśli chodzi o wynik. Myślę, że tutaj Lublin bez problemu pokona Wilki Krosno i to ze znaczącą przewagą. Ale może być to ciekawy mecz pod względem tego, że poznamy tak naprawdę, jak ta Ekstraliga wygląda, bo będziemy mieli tutaj pojedynek jednego z faworytów z Wilkami Krosno, które jednak były skazywane na pożarcie na początku sezonu. W Lesznie pokazali się bardzo dobrze, ale myślę, że tutaj będzie taki prawdziwy test i pokaże, gdzie Wilki tak naprawdę są, więc mogą tutaj tylko pozytywnie zaskoczyć. Drugim spotkaniem, które odbędzie się w piątek, będzie rywalizacja Włókniarza Częstochowy i Stali Gorzów. Pierwszy bieg o 20:30, transmisja w Eleven Sports 1. No i w składzie gospodarzy pod dziewiątką Leon Macen, dziesiątka Kacper Woryna, jedenastka Maksym Drabik, dwunastka Jakub Miśkowiak, pod trzynastką Mikkel Mikkelsen, czternastka Kajetan Kupiec i piętnastka Franciszek Karczewski. A w składzie gorzowskiej Stali pod jedynką Szymon Woźniak, dwójka Wiktor Esiński, trójka Martin Waculik, czwórka Oskar Pfeiffer, piątka Anders Thompson, szóstka Mateusz Bartkowiak, no i pod siódemką Oskar Paluch. No i na pewno w tym momencie wielu sobie zadaje pytanie, czy pojedzie w końcu Kacper Woryna. Znowu mamy go podanego w awizowanym składzie. No i ten pod tą dziesiątką wygląda tak niepewnie, tak z Macenem w parze. Wygląda, jakby ktoś mógł tam jeszcze za niego wpaść do składu. Ale no, wydaje mi się, że już pojedzie jednak. Może po tej kontuzji wolą go wsadzić do pary właśnie z Madsenem, bo nie będą pewni jego formy. Ale wracając do samego spotkania, no to obstawiam tutaj zwycięstwo Włókniarza 49-41. No i myślę, że ten mecz rozstrzygnie się w biegach nominowanych. Przechodzimy teraz do niedzieli, czyli 23 kwietnia. Mamy tutaj spotkanie GKM Grudziądz kontra Unia Leśno, pierwszy bieg o 16:30. Transmisję będziemy mogli śledzić w Kanal Plus Sport 5. Składów Wam nie pokażę niestety, jeszcze ich nie ma, bo po prostu nagrywam to w środę, w czwartek, nie mam mnie cały dzień w domu. Ale wróćmy już do meczu, jak widzę przebieg tego spotkania. Zapowiada się zacięta walka. Obie drużyny no, nie najlepiej zaczęły ten sezon. Myślę, że oczekiwania były i tutaj większe. No i patrząc na wszystkie dotychczasowe spotkania, no to w tych drużynach widzę tych, którzy będą walczyć o utrzymanie w Ekstralidze. Więc to spotkanie będzie bardzo ważne. Myślę, że ostatecznie wygra GKM Grudziądz. Minimalnie, ale jednak wygrają. Atut własnego toru plus myślę, że juniorzy właśnie z GKM Grudziądz mogą zdobyć troszkę więcej punktów niż ci z Unii Leśno i to powinna być ta różnica. Ostatnie spotkanie tej kolejki odbędzie się w Toruniu, gdzie przyjedzie Sparta Wrocław. Pierwszy bieg o 19:15, transmisja w Kanal Plus Sport 5. No i bez dwóch zdań jest to na pewno hit tej kolejki. Także zapowiada się kolejne emocjonujące spotkanie i walka do samego końca. Miejmy nadzieję, że na to, że również. No pierwszy mecz w Toruniu w tym sezonie mógł nam dać takie nadzieje. A że przyjeżdża taki rywal, to spodziewałbym się naprawdę świetnego widowiska. No i myślę, że ten rywal zdobędzie właśnie więcej punktów niż gospodarze. Obstawiam, że Sparta wygra to spotkanie 47-43. Ale tak jak mówiłem, należy spodziewać się walki do samego końca i myślę, że właśnie taka będzie. I to byłoby wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o tą trzecią kolejkę, już trzecią kolejkę. No tak to jest, jak jedziemy cały czas tydzień po tygodniu.
Za tydzień jeszcze w ogóle rusza Grand Prix, to już w ogóle będzie. No a teraz zostało mi się tylko z Wami pożegnać, ale wcześniej zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, zapraszam też do opisu. No i wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!